Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejny wtorek. Przychodzę do Was z kolejną kupką książek. Dzisiaj znowu mam ich 7. Książki o kobietach, książki o mężczyznach i książka o wakacjach. Jeżeli Was zaintrygowałam, to zapraszam, zaczynamy. Pierwsza z powieści, którą tutaj przygotowałam, to Odmawiam myślenia. No wspaniały tytuł. Podpisuję się pod tym tytułem rękami i nogami. Bardzo często jestem w takim stanie psychicznym, w takim stanie zmęczenia i wykończenia, że również odmawiam myślenia. Książkę tę napisała Lotta Elstad. I jest to powieść współczesna o kobiecie, która od jakiegoś czasu jest w związku z mężczyzną, ale on ją porzuca. Na samym początku tej książki dochodzi do porzucenia. Ona jest zrozpaczona, nie wie, co ma ze sobą robić. No i robi coś bardzo głupiego. Generalnie odmawia myślenia i wypakuje się i wyjeżdża na jakąś tam wycieczkę na drugi koniec Europy. Wszystko idzie generalnie nie tak. Wycieczkę przerywa w połowie podróży, wysiada, kiedy jest międzylądowanie i tam wikła się w przelotny romans z jakimś dziwnym facetem. Po jakimś czasie okazuje się, że kobieta jest w ciąży. I w ogóle geneza tej książki jest taka, że podobno Lotte Elstad, która jest Norweżką, dowiedziała się o sytuacji aborcyjnej w Polsce. O tym, że Polkom odmawia się możliwości wyboru. I postanowiła właśnie napisać tę powieść. Ona jako Norweżka ma oczywiście zupełnie inne prawa. Idzie do lekarza i tam dowiaduje się, że zmieniły się przepisy i że nie można tak sobie zdecydować się na aborcję, tylko lekarz wyznacza 3-dniowy okres, kiedy kobieta ma jeszcze możliwość przemyślenia. 3 dni robocze. Łącznie z weekendem dla niej to prawie 6 dni. I ona właśnie przez te 6 dni odmawia myślenia. Nie chce się już więcej zastanawiać, ponieważ decyzję dawno już podjęła. Ale zaczyna robić bardzo, bardzo dziwne, nieprzemyślane rzeczy. I nie, to nie jest bohaterka, którą byście mogli polubić. Myślę, że mało kto jest w stanie polubić tę kobietę. Ona podejmuje bardzo dużo, bardzo głupich decyzji. Zachowuje się absolutnie nieodpowiedzialnie. Robi takie rzeczy, których prawdopodobnie żadna z nas by nie zrobiła. No ale jest to książka poruszająca ważny temat, abstrahując od tej bohaterki, którą obserwuje się, o której czyta się w sposób bardzo fajny, bo fajnie czytać o kimś, kto robi głupie rzeczy i samemu głupich rzeczy nie robić. Natomiast sama ta książka temat bardzo istotny porusza, chociaż w sposób dość karkołomny, powiedziałabym. Ale przeczytałam tę książkę i powiem Wam, że byłam bardzo pozytywnie do niej nastawiona i w dalszym ciągu jestem, aczkolwiek im dłużej myślę właśnie o tej bohaterce, tym mniej ją lubię. O tak. No ale wiecie, nie ocenia się książek po tym, czy się lubi bohatera, czy się nie lubi bohatera, tylko po tym, co ta książka wnosi do naszego życia i czy spędziliśmy czas podczas lektury w sposób przyjemny, czy też w sposób kształcący. Myślę, że tutaj były zachowane obie te rzeczy. Następna książka to najnowsza propozycja Martyny Wojciechowskiej. Co chcesz powiedzieć światu? Jest to książka, która w dużej mierze powstawała na bieżąco, kiedy Martyna jeździła po świecie, kręcąc swoje programy telewizyjne. To jest opowieść o kobietach, które spotkała w różnych krajach, kobietach, które wyróżniały się i które zapadły jej w pamięć. Mamy tutaj kobietę z Iranu, Zenę, która jest strażaczką. Oprócz tego, że wykonuje zawód typowo przypisany mężczyznom, tak naprawdę na całym świecie, a co dopiero w Libanie, gdzie najchętniej
wszystkie kobiety widziano by zakwafione, to jeszcze Zena ma na swoim ciele bardzo wiele tatuaży. To kobieta, która jest bardzo dzielna, bardzo odważna, która żyje swoim życiem, żyje tak jak chce. Mamy też tutaj panią, która pomaga kobietom oblanym kwasem. Ona jest właścicielką Imperium Kosmetycznego, jest bardzo zamożna, pochodzi z Pakistanu, mieszka w Pakistanie. No i tam, jak wiemy, kobiety mają bardzo przechlapane, do tego stopnia, że wiele z nich właśnie doznaje bardzo dużego uszczerbku na zdrowiu z rąk swoich bliskich, swojej rodziny, swojego męża. I właśnie ta pani, o której tutaj jest mowa, dzięki swoim pieniądzom, dzięki swoim umiejętnościom, znajomościom, pomaga kobietom, których ciała, twarze zostały zniekształcone poprzez polanie kwasem czy też podpalenie. Mamy też tutaj młodą dziewczynę, zdaje się z Australii, która zasłynęła tym, a nie, ona jest RPA, przepraszam, która zasłynęła tym, że angażuje się bardzo w pomoc rekinom. Jej rodzice zapoczątkowali w niej tą pasję. Już jako mała dziewczynka pływała razem z rekinami w oceanie. Teraz jest 18 czy 20-latką i całe swoje życie tak naprawdę poświęca temu, aby informować ludzi o tym, że rekiny nie są tak straszne, jak malują je media. Żeby pokazywać, że na przykład film Szczęki wyrządził ogromną szkodę tym zwierzętom, które są na masową skalę zabijane każdego roku na całym świecie. No i też mamy kobietę z Ukrainy, która prowadzi rodzinny dzień dziecka, która oprócz tego, że ma swoje dzieci, przejęła pod swój dach jeszcze, zdaje się, 7 czy 6 innych dzieci. No i gdy wybuchła wojna, razem z całą tą swoją rodziną musiała uciekać na wschód, czyli trafiła do Polski. Oprócz nich mamy jeszcze kilka innych inspirujących kobiet, które żyją tak jak chcą, które same stawiają sobie granice, które same sobie stawiają cele. To jest książka, którą można by nazwać inspirującą. Powiem Wam, że mnie te opowieści nawet się podobały, ale oczywiście mam świadomość, że w każdym kraju jest wiele innych inspirujących, motywujących, wspaniałych kobiet, które przekraczają swoje granice, które robią rzeczy niesamowite, być może nie na tak wielką skalę jak te, o których napisała Martyna Wojciechowska, ale kobiety, które są naprawdę wspaniałe i dzielne. Także tak, można przeczytać, ale no nie sądzę, żeby ta książka jakoś bardzo zmieniła Wasze życie, ale jest ciekawa i jest ilustrowana, co też bardzo fajne, bo nie trzeba, wiecie, siedzieć przy internecie, odrywać się od lektury i szukać sobie, jak dana bohaterka wygląda. Następna powieść to książka, która bardzo mnie zaskoczyła. Trudne światło, Tomasa Gonzaleza, to historia opowiadana przez starszego mężczyznę. Mężczyznę, który był artystą, malował obrazy, był bardzo wrażliwym człowiekiem. Odniósł także spory sukces finansowy, jest osobą, która jest rozpoznawalna, jego dzieła wiszą w wielu galeriach. Opowiada on historię swojej rodziny, a przede wszystkim jedno wydarzenie, które tak naprawdę zmieniło całą jego rodzinę. Chciałam powiedzieć, zachwiało nią, ale chyba nie. To wydarzenie jeszcze bardziej ich do siebie zbliżyło i scaliło. Chodzi o to, że jeden z jego synów, który był bardzo poważnie chory, ponieważ był ofiarą wypadku samochodowego i jeździł na wózku. I ten syn postanawia popełnić samobójstwo, czy też samobójstwo, w którym pomoże mu ktoś inny. On już nie jest w stanie znosić cierpień, na jakie narażone jest jego ciało, jego umysł. Nie jest w stanie łykać tych wszystkich tabletek, które mają łagodzić jego bóle. Jego życie jest po prostu bólem. I cała rodzina czeka na to, czy on podejmie tę decyzję, czy też tej decyzji nie podejmie. Oczywiście nie zdradzę Wam, jak to wszystko się kończy, ale powieść bardzo piękna. To jest powieść o bliskości, powieść o akceptacji, powieść o tym, żeby dać ludziom wybór, żeby dać ludziom decydować samym o sobie. Piękna,
wzruszająca i pozostawiająca bardzo dużo tematów do przemyśleń w głowie i myślę, że to jest książka, o której się bardzo długo nie zapomni. Następna książka, wręcz przeciwnie, jest to historia, o której się zapomni w tydzień. To Kocia kawiarnia Anny Soilom w przeuroczej okładerce. Książka o kotach i też dlatego chciałam ją czytać, ale jest to taka opowieść, która po najprostszej linii, po najkrótszej linii idzie z punktu A do punktu B. Punkt A to kobieta około 40-letnia, która właśnie zakończyła związek, mieszka samotnie w Barcelonie, zdaje się. Nie ma pracy, wierzyciele dobijają się do drzwi. Ona generalnie ma bardzo zły okres w swoim życiu, nic jej się nie udaje. Ale koleżanka znajduje dla niej pracę w nowo otwierającej się kawiarni. Jest to kawiarnia z kotami. Ta kawiarnia ma taki cel, aby znajdować dom porzuconym kotom, kotom wziętym ze schroniska. I ludzie przychodzą do tej kawiarni, kupują sobie kawę, kupują sobie ciasteczko i mogą przebywać w towarzystwie kotów. I jeżeli któryś z nich wpadnie im w oko, będą mogli go zaadoptować. Ta dziewczyna nie cierpi kotów, no ale bierze co jest, ponieważ musi opłacić rachunki, musi jakoś żyć. Ale praca w tej kawiarni bardzo szybko zmienia jej życie. No i według mnie to życie jej zmienia się za szybko w życiu. Nie jest tak łatwo, nie jest tak prosto. Sprawy nie rozwiązują się aż tak gładko. Sprawy nie rozwiązują się tak błyskawicznie. Trochę to dla mnie było naiwne, natomiast podobała mi się sama idea kociej kawiarni i te opowieści o kotach. Myślę, że opowieści o kotach ciekawsze niż opowieści o ludziach w tej książce. I znowu, zupełnie coś przeciwnego mogę powiedzieć o kolejnej powieści. Tym razem polska autorka Maria Karpińska, powieść pod tytułem Ucichło. Jest to opowieść także o odchodzeniu, o umieraniu. Opowiada mężczyzna, któremu niedawno umarł przyjaciel. I on idzie do kolejnej terapeutki i opowiada swoją historię. Ta historia zaczyna się od dzieciństwa, kiedy oni się dopiero poznali. Opowiada bardzo fajnie, opowiada bardzo wciągająco. Później okazuje się, że ten jego najlepszy przyjaciel został jego szwagrem, więc ich relacje jeszcze bardziej się tak naprawdę zacieśniły. To książka o tym, jak wychodzić z żałoby, jak przeżywać żałobę. Książka poruszająca, bardzo piękna opowieść, także zostająca na długo w głowie. Ale to nie jest taka książka, która sprawi, że usiądziecie i będziecie płakać. Absolutnie nie. Wiele z tych historii to historie bardzo zabawne, to są historie zabaw chłopaków, historie ich lat nastoletnich, kiedy jeździli do domku nad jeziorem i tam mieli różne przygody. To jest taka bardzo ciepła książka o umieraniu, tak bym to powiedziała. I na koniec została nam książka o wakacjach. Znowu książka, która u mnie przeleżała dość długo, ale ostatnio postanowiłam trochę powydłubywać z półek takie pułkowniki, które stoją i łapią kurz. Krótka historia wakacji napisana przez dwóch autorów, Frutero i Lucentini. Tak wygląda. Jest to bardzo dziwna książka. Dziwna pod względem budowy i dziwna pod względem wykonania. Otóż autorzy przyglądają się wakacjom w sensie historycznym. Czyli na przykład, jak wakacje przedstawiano w Biblii, jak przedstawiano u starożytnych Rzymian, Greków, jak Etruskowie spędzali swoje wakacje, o ile je w ogóle mieli, wakacje u Egipcjan i tak dalej, ale oprócz tego, że mamy tutaj jakieś informacje historyczne, także mamy dialogi i to są chyba dialogi, jak się domyślam, pomiędzy tymi autorami i one są naprawdę bardzo sucharowate, naprawdę. Czy ja się czegoś dowiedziałam z tej książki? No pewnie niewiele. Powiem Wam, że czytałam ją parę dni temu i niewiele z niej pamiętam, bo przede wszystkim zapamiętałam właśnie te dziwne dialogi, niczego nie wprowadzające, ani niedowcipne,
ani nie wprowadzające nowej wiedzy, więc przedziwna pozycja, nic dziwnego chyba, że została zapomniana. No jeżeli ktoś chce sobie zobaczyć, jaka była historia wakacji i od kiedy ludzie tak naprawdę zaczęli świadomie wyjeżdżać na wakacje, no to myślę, że znajdą tutaj taką informację. Ale czy ona jest nam potrzebna do życia? To już sami musicie sobie odpowiedzieć. Kończąc dzisiejszy film, kończąc także temat wakacji, życzę Wam udanego tygodnia i udanych lektur. Napiszcie mi, co niedawno przeczytaliście i co chcielibyście, żebym przeczytała i omówiła, żebyśmy mogli może porównać nasze zdania i nasze opinie. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, 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 pa.